my! Radosław Janukiewicz, najlepszy bramkarz rundy zasadniczej teamowej Ekstraklasy, tak wybrała Ekstraklasa, tak wybrali kibice. Czujesz się doceniony, czy czujesz, że trzeba jeszcze więcej pokazać? Cieszę się przede wszystkim, że ta praca, którą wykonujemy tutaj, procentuje. Na pewno jest to miłe, aczkolwiek zostało jeszcze 7 meczy i trzeba tą wysoką formę potwierdzić, bo tak naprawdę teraz dopiero zaczyna się zabawa i walka przede wszystkim o jakieś tam wyższe cele. Trwa obóz w Pogorzelicy, obóz przygotowawczy do rundy tej mistrzowskiej, czyli tej wisienki na torcie, na którą pracowaliśmy. No tak, podchodzimy do tego spokojnie, nie ma jakiegoś pompowania balonu. Będziemy w każdym meczu starali się grać o 3 punkty i zrobić jak najlepszy wynik. Wiadomo, jesteśmy na 4. miejscu, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale te straty punktowe nie są duże i jeden mecz może czasami przesądzić o tym, że jest się na albo na 2. albo na 6. miejscu, więc tak naprawdę skupiamy się na każdym kolejnym i mamy nadzieję, że w czerwcu będzie medal. To na początek Górnik Zabrze. Górnik Zabrze, który jak do nas przyjechał na jesieni, no to nie było najlepiej, bo aż 4 bramki przyjęliśmy od górników. Chcielibyście teraz się im zrewanżować, bo wiemy, że akurat Zabrzanie nie są w najlepszej, najwyższej formie. To się okaże, były 2 tygodnie przerwy, więc na pewno jest to trudny przeciwnik. Wiosnę ma, że tak powiem, słabą, ale w końcu muszą zacząć punktować. Mam nadzieję, że nie na meczu z nami. Na pewno będziemy bardzo skoncentrowani, podejdziemy do tego meczu w 100% zaangażowani, bo wiemy, jak to się skończyło na jesień u siebie. 4-1 dostać u siebie, no to taki mały wstyd. Postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać, aczkolwiek nie możemy do tego podchodzić jak do meczu rewanżowego, bo to już jest mecz o zupełnie inną stawkę.